Do punktu 5 interpretacji i zapytań. Otwieram. Kolega Zalewski. Ja mam pytanie do Państwa z Fundacji Stańczyka. Miesiąc temu była koleżanka, która nagrywała sesję. Ja wiem, że Państwo macie prawo, bo tak jest ustawione. Ale nie wiem, czy Państwo nie powinni się na poinformować na początku sesji, czy ta sesja jest nagrywana. A co do Państwa, była wysłana wiadomość elektroniczna od nas przed rozpoczęciem monitoringu do wszystkich zresztą rad dzielnic o tym, że będzie taki monitoring prowadzony oraz że będą te wszystkie sesje nagrywane. To jest pierwsza kwestia, a drugą kwestią jest to, że koleżanka powinna powiedzieć na początku, że nie powiedziałem, to ja za nią przepraszam. Więc ja po prostu żeby się to nie będzie powtarzane. Przepraszam, że to ja mam. Więc to był nasz zarzut miesiąc temu w tej sprawie. Znaczy ja osobiście uważam, żeście Państwo powinni, jak najbardziej jesteście Państwo naszymi gośćmi, ale powinniście powiedzieć, że sesja jest nagrywana. To powinno stwierdzenie na początku sesji paść. Każdej. Rozumiem, tylko że przypominam, że wiadomość Państwa została wysłana, więc Państwo powinniście... To nie znaczy, że ma przyzwoitość nie nakazuje, że jeżeli Państwo są gośćmi, przychodzicie Państwo jako goście i chcecie nagrywać sesję, nie zabroni Wam tego, ale się powinni poinformować na początku sesji, że sesja jest nagrywana. Nie Pan, rozumiem Pana, tylko że jak mnie nie patrzy, też w porządku obrad nie ma punktu, w którym goście mają swój głos. Nie wiem, ale to na końcu. Ja odpowiadam teraz na pytania, a wszystkie rzeczy wcześniej były do... Jak Państwo przychodzicie i siadacie, to uważam, że się powinni powiedzieć, przedstawić się. Pan Przewodniczący Was przedstawił, owszem, ale powinniście Państwo też się przedstawić, skoro jesteście szanowni, poprosić o głos i powiedzieć, że sesja jest nagrywana. Tak sobie to wyobrażam. Tak to powinno działać w cywilizowanych społeczeństwach. Poddaję pod przegłosowanie, że na temat fundacji, tak zwanej fundacji Stańczyka, po zamknięciu sesji możecie Państwo dowoli dyskutować sobie. Dlaczego po sesji? Ja chcę to w ramach interpelacji i zapytań. Pytam się, więc czy to jest w porządku, że Państwo nagrywają, a nie informują nas o tym, że nagrywają. Proponuję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za tym, żeby taka dyskusja z koleżeństwem ze Stańczyka nie była tematem obrad sesji, tylko odbyła się jako spotkanie z radnymi po sesji. Po prostu kto z Państwa jest za? Porządek obrad już jest. No ale teraz decydujemy, żeby w tym punkcie. Tak, że był bez, przepraszam bardzo, bo nie wiem, czy źle coś robiłem. Było już przegłosowany porządek, był przegłosowany porządek i nie było w tym porządku rozmowy, dyskusji. Ale jest, koleżanko, jest punkt interpelacji, zapytania. Ja pytam. Ja chcę ten punkt po prostu, żeby tylko dotyczył sprawy dzielnicy i rady, nie fundacji. Po prostu fundacje poza sesją rady. Więc ja chciałem jeszcze raz podkreślić, ja nie dyskutuję. Ja chciałem zapytać, więc mam takie prawo pod tego punktu. I tyle, koniec. Proszę. Akurat tu z Leszkiem się nie zgodzę, ponieważ tamtym razem już było mówione, że mają zezwolenie od Urzędu Miasta, więc uważam, że nie powinna być taka dyskusja. Pan Jan Państwa przedstawił i mi się wydaje, że tu nie powinno być żadnej dyskusji. Kolega Wojciech. Ja uważam, że wszystko ładnie, pięknie. Ja się cieszę, że Państwo przychodzą, ale ja na przykład nie wiedziałem, że nagrywają. Dopiero dowiedziałem się, jak Pan Jan, tutaj Pan Przewodniczący, powiedział, że... Ale jesteśmy na tej sesji, tam się na tej sesji. Co mnie interesuje tamta? Nie jestem na tej sesji. Uważam, że na im dobrzeczności Państwa powinno... Mam dobrego wychowania. Nie są te czasy, gdzie się nagrywało i... Ja już te czasy przeszedłem, przepraszam bardzo, nie chcę wracać. Chociaż się powielają, dlatego tak się to dzieje. Jaki komplik, bo przez Państwa, proszę Państwa, my nagrywamy dzisiaj sesję. I koniec. Dla mnie to jest chciałem coś zapytać się na konkretnie nazwiska, czy innymi jakieś zapytanie zapytać czegoś, no i co? I w tej chwili jak było nagrywane, to a czy dane osobowe ochronie od danych osobowych tak obowiązują, nie? To było właśnie tym bardziej, że Państwo przenoszą to na nośniki, na strony internetowe i niestety nie możemy podać na przykład Państwu radnym. Nie mogę podać danych osobowych łącznie z adresem zamieszkania tych Państwa, o którym my procedowali w uchwale. I tu jest lapsus taki, że to nie współgra z faktycznym stanem prawnym.
Ja mogę zabrać głos teraz? Żeby no jeszcze mam pytanie. Do pierwszej kolejności panu jeszcze powiem, że informacja była odnośnie rocznego monitoringu, również rocznego nagrywania, więc chyba to od teraz do sierpnia, dlatego wydaje się być bezsensowne informowanie na każdej radzie i zabieranie państwu również, jakby nie patrzeć, drobnego, ale czasu. Bo ja rozumiem, że to jest względy uprzejmości, ale skoro była osoba miesiąc... Dziękuję, żeśmy się zrozumieli. Właśnie o to mi chodzi. Dobrze, tylko wie pan, to jest... Kolejna sprawa ochrony danych osobowych, tylko my, proszę Państwa, działamy zgodnie z ustawami, z ustawą o ochronie danych osobowych również i z ustawą o dostępie do informacji publicznej i w tym wypadku jest to sprzeczność, ale ustawowa, nie nasza. Ale to nie znaczy się, że Państwo muszą udostępnić. Nie, no naturalnie. Proszę bardzo. Ja myślę, że jednak się nie zrozumieliśmy. Pan jak mantrę powtarza, że przyszła drogą elektroniczną informacja, wszystko się zgadza, przyszła o monitorowaniu, słowo też nietrafne moim zdaniem, o nagrywaniu, wszystko ładnie, pięknie. Tylko nam chodzi o zwykłą grzeczność. Proszę Państwa, jesteśmy ze Stańczyka, będziemy nagrywać sesję. O nic więcej. Znaczy o to mi dokładnie chodzi. Dobrze, nic więcej. Prosiliśmy koleżankę, że jak Państwo przyjdą następnie, żeby takie ruch, tylko wykonaliście Państwo na początku sesji. Nie dostałem tej informacji. No. To nie do nas pretensji. Ja rozumiem, tylko że proszę też zwrócić uwagę na to, że nie chcieli Państwo wybrać czasu. No to jest pewien. Ale proszę bardzo, to jest proszę pana, to jest 3 minuty. Minuta. To w tej chwili więcej czasu tracimy na dyskutowanie nad rzeczami oczywistymi dla mnie. I proszę, czy będziecie Państwo za miesiąc, czy będziecie na komisji, którejś... Po prostu... Ale... Tylko przypominająco. Tak, przypominająco. Proszę Państwa, jesteśmy ze Stańczyka, czy przyjdzie Pan, Pani, czy jeszcze ktoś inny. Jesteśmy ze Stańczyka, nie trzeba wymieniać adresu NIP-u, REGON-u i tym podobnych, wpisu do KRS-u. Będziemy nagrywać. Wystarczy. Mam nadzieję, że Panią satysfakcjonowała, jak przewodniczący przekaże, mówiąc ponownie, że są goście, o tym, że jest nagrywane. No, ale dobra, przewodniczący... Już Szanowni Państwo, na początku. W punkcie interpelacji i zapytań. Kto z Państwa? Ja mam zapytanie. Proszę bardzo. Tak, ja mam zapytanie odnośnie rzeczy, której się tak naprawdę może nie znam. Chciałam zapytać. Proszę Państwa, w ostatnim tygodniu na stoku przy blokach 51-52, czyli w drodze dojazdowej do szkoły 98, była awaria wodociągowa. I panowie z wodociągów wykopali na samym środku drogi tej do szkoły, wykopali no mega wielką dziurę, no bo tam gdzieś była widocznie awaria. Tyle, że zostawili taki, powiedziałabym, taki bałagan, że zostawili taką wysypaną kubkę piasku, taki, że robi takiego hopka, takiego, że jak ktoś się rozpędza z górki, no to tam do szkoły może sobie tak jak małyż skoczyć i po prostu tam zapytać, gdzie można taką interwencję zgłosić. Proszę, tylko bardzo proszę. Przy bloku 51 na stoku. Przedłużenie ulicy Zielony Jar wdłuż. Tak. Dwa dni temu była tam awaria jakaś, no i zostawili po prostu taką hałdę. Oni usuną. Proszę. Renatko, kiedyś to widziałam? No kiedy to widziałam? No dzisiaj widziałam, wczoraj widziałam, no jak szłam z dzieckiem do szkoły. Ja dzisiaj szedłem do buchtu i nie widziałem takiego, czy równiutko wszystko drożdżą. No, robili. Chyba, że robili. Na stoku Stanisław 51. Na stoku, przy szkole 98. Przedwczoraj była awaria. To jest dzisiaj 25, 24, 23. Tak, środa, wtorek, no tak. Teraz. Ale to usuną. Proszę bardzo, bo to jednak nie można. Jeśli usuną w ciągu 3-4 dni, to na pytanie. Dobrze, dziękuję Pani Renatko, bo ja rozumiem wszystko Panią, ale to była najezdni na środku. Tak. I żadnego tam pachołka, jak za przeproszeniem nic nie było, ani taśmy za przeproszeniem. Nie, no jak robili, to ograniczyli ten teren. Nie, zostawili takie po prostu usypane, taki piaskowy kopczyk. Żeby się zagniotło samo, rozumiem, no. Ale powinien być na nic. Nic nie ma. Brygada nie zabrała. Kto z Państwa jeszcze? Na pytania.